Masz polskie morze, cholera jasna! Masz polskie morze! Złodzieje zdzierają za wszystko tyle forsy! 20 zł za taki kawałek rybki! Taki kawałek rybki za 20 zł! O, Wiktor, nie dziaduj! Oni przez wakacje muszą zarobić na cały rok. Tak, ale ja nie haruję cały rok, żeby wszystko przepieprzyć w wakacje! Żeby jeszcze pogoda była, a to środek lata, lipiec, 2 tygodnie leje, 2 tygodnie leje, a wiatr chleb urywa. Nie bój się, tobie nic nie urwie. Jak to mówią, źle skrojony, ale mocno zszyty. Jeszcze ten twój głupi braciszek. Po cholerę ty go tutaj zabrałaś. Wiesz, ile on mnie kosztuje i nerwów, i pieniędzy przede wszystkim? Wiktor, 1000 razy ci tłumaczyłam. Witek w pracy nie zarabia za dużo. Raz, drugie szuka żony, trzecie trzeba mu pomóc. W pracy nie może sobie kogoś znaleźć? Jak? Tak on pracuje na dźwigu. Kurde, 30 metrów nad ziemią, jak on taką dziewczynę poderwie. Hakiem. Buongiorno! Dobry humor. Poderwałeś jakąś dziewczynę? A spadła mi taka jedna fałka pegofry w budzie sprzedaje. No i co? Zagadałeś? Nie zdążyłem, bo wiatr całą tę budę wyrwał, wrzucił do wody. Jakby miał dźwig, to bym ją poderwał. Hakiem! Hakiem! Pa! To co? Jemy coś? No. Znowu? Przed chwilą jedliśmy. Masz za dużo pieniędzy? Ja w ogóle nie mam pieniędzy, ty płacisz. To co, może rybę? Znowu rybę? Jesteśmy nad morzem, to jemy ryby. Co mamy jeść? Świstaki? Dzień dobry, witam w naszej smażelni. O, idzie złodziej. Ludzka hiena w białej koszuli. Co podać, to zamawiamy? Rybki polecam świeże. Jeszcze przed chwilą pływałem w morzu. Chyba brzuchami do góry. Jaka jest najtańsza ryba, złodzieju? Zaczęło się dziadowanie. Wiktor, nie dziaduj, błagam cię, nie dziaduj. Nie dziaduję! Pytam złodzieja, jaka jest najtańsza ryba? Panga. Dobrze. To poproszę pangę. Tylko taką maleńką. Proszę pana, a jaka jest taka cenowo druga od końca? O, flonderka polecam. Wiktor, nie dziaduj, weź flondrę. Dobrze, to poproszę flondrę. Tylko jeszcze mniejszą niż tamta panga. Ej, Wiktor. Albo w ogóle nie dziaduj, weź halibuta. Drogi jest ten halibut? No, droższy to jest tylko rekin. To jednak poproszę flądrę. To ja poproszę halibuta. Co? Halibuta. Dobrze, tylko halibuta, tylko jeszcze tego mniejszego niż panga i flądra. Coś takiego, samą płetwę. Ale ja się nie najem. Trudno. A dla mnie poproszę rekin. Czyś to wszalał? Taki rekin. Jak tam, kolego? Duży ma być ten rekin? Jak stodoła. Dobrze, to ja jeszcze poproszę rybę piłę, żeby użdąć łeb temu debilowi. Dobrze, do tego będzie pieczywo, frytki? Pieczywa. Wiktor, nie dziaduj. Dobrze, poproszę frytki raz. Dwa razy. Dla mnie też frytki. Podwójne. Nie zjesz tyle! To memy zeżrą. Coś do picia będzie? Człowieku, idź już stąd, idź już stąd! Wiktor! Przestań! Napchasz się, musisz czymś przepić! Wariat. Dobrze. Poproszę piwo. Tańsze, droższe. Wiktor? Nie dziaduj. Butelkę wódki.
Takiej najtańszej. A dla mnie wino, proszę. O, włoskie białe, francuskie czerwone? Czy ta głupia baba się pyta, nie zna na winie, co pan się pyta? Poproszę polskie. Biało-czerwone. A dla pana? A dla pana szampana. Co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Co? I whisky jakieś drogie. Przecież ty nie lubisz whisky. To sobie szyby przecież w samochodzie. To wszystko będzie, tak? To widzę, że ktoś za to wszystko pięknie beknie. No, Wiktor beknie. I się oduczy dziadowania raz na zawsze. Dosyć tego. Za rok nie ma tego, tej zimnej bałtyckiej sadzawki, tego polskiego grajdołu, tych drogich ryb i tych złodziei. Za rok są wakacje w Egipcie. O kurde, ale super! Ojej, jaki wspaniały pomysł! Ukochanie, ale tamto dopiero musi być drogo. Tamto się dopiero zadziadujesz na śmierć. Nie zadziaduję się na śmierć, bo mam dosyć waszego wiecznie nienażartego i kutliwego towarzystwa i do Egiptu pojadę sam. No to już jest dziadowanie do potęgi. Słuchaj, no. I co zrobimy? Nie wiem. Albo wiem. No? Pójdę do niego dzisiaj w nocy. Absolutnie na gusieńka. Stanę nad nim i powiem: ty, Wiktor, jak ty mnie nie zabierzesz do Egiptu, to możesz zapomnieć o tych sprawach. A ty? Ja to samo. Wróciłem do domu. O, jesteś! Właśnie tłukłam kotleta i myślałam o tobie. Słuchaj, niewiarygodnie cienki mi wyszedł. Ale będzie ci smakował. Dużo panierki dałam. Nie będę jadł. Jak to? Hot doga na stacji zjadłem. Szkoda, że ty tak nie gotujesz. Ale Romuś, mięso się zmarnuje. Jak mi życie marnowałaś, to żal ci nie było. No i co ja teraz z tym kotletem zrobię? Nie wiem, psu daj. Albo twój brat niech zje. W sumie to na jedno wychodzi. Oj, coś ty dzisiaj nie w sosie jesteś, Romuś. Znowu cię żylak boli. W dupie mam żylaki. Wszystko dobrze jest. Lepiej być nie może. Normalnie patrzę na ciebie i sobie myślę, że ja w życiu taki szczęśliwy nie byłem. Normalnie hurra mać. No to ja nie wiem, ja już nie wiem, Romuś. A. Słuchaj, rachunek za wodę przyszedł, trzeba zapłacić, to... No widzisz, było tak pięknie, a ty jeszcze potrafisz to poprawić. Dobrze, że są te rachunki, bo bym w życiu celu nie miał. A tak przynajmniej wiem, po co do roboty chodzę. Po co sobie łokcie urabiam. Wiem... Ile? Ile? Czy my ostatnio jakiś potop sponsorowaliśmy? Co narzekasz? Normalne koszty, przestań. Normalne koszty? Normalne koszty? Lepiej popatrz na swojego brata. 3 razy w tygodniu się kąpię. Kto to widział? Kto to widział? Niedługo strzela mu wyrosną. No, ale on przynajmniej jest czysty. Ale to ja płacę rachunki. A w życiu trzeba się kobietą zdecydować. Albo się jest czystym, albo bogatym. No to na ciebie fortuna za płotem czeka. Przynajmniej nogi byś zaczął myć. To nie jest takie proste, to by trzeba było skarpety zdejmować. Pewnie, lepiej być chodzącym zagrożeniem biologicznym. Fukushima i afrykański pomór świń w jednym. Powiedz swojemu braciszkowi, że albo idzie do roboty i się dokłada do rachunków, albo nie korzysta z wody. Tyle. Co mu to powiedz? Karol! No? Romek chce z tobą porozmawiać. Kurwa się kąpać miałem. A dzień dobry, drogi Karolku. A dzień dobry, drogi Romciu. A o czymż to chciałeś ze mną rozmawiać?
Widzisz, drogi Karolku, bo tak sobie tutaj razem mieszkamy, wspólnie pod jednym dachem i bardzo bym nie chciał, żeby ktokolwiek w naszej rodzinie był pominięty w ważnych sprawach. Dlatego mam do ciebie pytanie. Czy zechciałbyś się dołożyć do rachunku za wodę? Jestem zaszczycony ową już propozycją. Ale jak wiesz, na chwilę obecną nie posiadam zatrudnienia, a co za tym idzie, walorów finansowych. To może sprzedaj tę ławkę przed blokiem, bo ona już chyba twoja własna jest, nie? No czemuż niby? Przez zasiedzenie. Nasz żywy pomnik. Co ty gadasz? Jaki pomnik? No co, Łódź ma ławeczkę poety Tuwima, Opole ma ławeczkę śpiewaka Grechuty, a my mamy ławeczkę Żula Karola. Przecież Karol nie jest Żulem! A tak, przepraszam, osiedlowy celebryta. Nic nie robi, a wszyscy go znają. Zazdrościsz mi, bo na ciebie na osiedlu mówią Romek Ułomek. Karol, człowiek, który został pomnikiem. Co ty wygadujesz? Też wyjechałeś z tym zasiedzeniem. Co wyjechałem? Przecież zasiedzenie to jest jego specjalność. Do nas też się wprowadził na 2 tygodnie. 5 lat temu. Ho, ho, ho! Widzę, że królowi higieny zebrało się na gorzkie żale. To nieprawda, że Karol nic nie robi. O, a tak, przepraszam, dziubie słonecznik. Jakby płacili za dziobanie słonecznika, to byłby bogatszy niż Kulczyk. Ziarko do ziarka i zbierze się miarka. Przecież Karol prowadzi ze mną dom! Niby w jaki sposób? No, powiedz. Pomagam śmieci wyrzucać. Jak? Mówię, o, kosz pełny. I ty wyrzucasz. Wiesz, co ja myślę? Ja myślę, że ty mnie zupełnie nie szanujesz. Drogi Romciu, to ty raczyłeś wypowiedzieć te słowa. Rom, co, o co tobie chodzi, Roman? O co tobie chodzi? A mnie już o nic nie chodzi, kobieto. Mnie już kompletnie o nic nie chodzi, rozumiesz? W dupie to wszystko mam! W dupie to wszystko mam! Wyprowadzam się do kochanki. Koniec. O ty. To ty masz kochankę? Jeszcze nie. Ale sobie znajdę się, do niej wyprowadzę. A co ty myślisz? Że kochanki leżą na ulicy jak liście? Zresztą, która by się chciała związać z kimś takim jak ty? Pewnie jakaś brzydka, gruba i zązowata. Spokojnie, drugi raz tego błędu nie popełnię. Ty i kochanka? Nie dałbyś rady. Co? Ja nie dam rady? Nie. Ja nie dam rady? Nie dasz rady. Patrz, jak pompki robię. Zobacz, zobacz. Nawet pół pompki nie zrobił. O, Romek Łomek w filmie Pełzający kochanek. No co? To co, Romuś? Kiedy się wyprowadzasz? Z bólem odkładam moje podboje miłosne. Rachunek trzeba zapłacić. Bo mi wodę odetną. Alina, otwórz! Cholera! Henryku! Kogo tam diabli niosą? Henryku, nie używaj języka ladacznicy. Proszę pana. Dzień dobry, zakład energetyczny. My do odczytu licznika. Ja nie wiem, czy pan po ciemku odczyta licznik, bo my nie mamy prądu. Od 2 dni. Proszę pana, a nawet gdyby był prąd, i tak by pan nic nie przeczytał, bo mąż wszędzie żarówki energooszczędne powkręcał. O co ci chodzi? A nie o nic. One są lepsze od zapałek. A są lepsze? Tak, szybciej się palą. A ja bardzo dobre wkręciłem. Osram i wszystko jasne. Szefie, co to jest? Są jaja. Jak jaja? Odczyt licznika jest 23 528 78. Panie, to za ile byśmy zużyli? Za 13 zł brutto? No mówiłem, są jaja. Ha, widzisz? Tylko 13 zł. No a ty mi ciągle mówisz, że ja świateł nie gaszę. Bo nie gasisz. A nie wystarczy ci, że oni gaszą? Dobra, panie Władku, jutro trzeba u państwa liczniki sprawdzić. I jakby co? Plomby pozmieniać na nowe. Dobra. A przepraszam pana bardzo, a czy za wymianę plomb coś będziemy płacić? Nie, plomby gratis. A to super, wie pan, bo mężowi tu w jedynce trzeba wymienić plombę, bo mu całkiem zgniła, wie pan? No otwórz rzecz, no! To ważne, że panowie nas chcecie sprawdzać? To już nawet cyplenisz. Przepraszam. Nas sprawdzać? Przecież myśmy ostatnio nie mieli w ogóle 3 tygodnie prądu i żyliśmy jak zwierzęta w jaskini, proszę pana. A cóż pan na mnie krzyczysz?
A myśli pan, że u nas na zakładzie było wesoło, jak 3 tygodnie prądu nie było? Ani chwili nie można było spokojnie usiedzieć. Co chwilę jakiś debil dzwonił i się pytał, kiedy prąd będzie. O, mąż też do państwa dzwonił. No ja mówię, no różni debile dzwonili, no. Wypraszam sobie debila. A ty nie krzycz na pana, przecież dzwoniłeś. No. Dobra, proszę bardzo, fakturka dla pana. Do widzenia. Jutro plomby zmieniamy. Brr, stop, przepraszam pana, halo, proszę wrócić. Pan twierdził, że zużycie było za 13 zł, tak? Tak. A tu jest faktura na 513 zł. No panie, zużycie 13, nie? No. A przesył 500. No. Znaczy jaki, przepraszam, przesył. A co panu ten prąd sfrunął z Księżyca? Opłata przesyłowa 500 zł. No, ale dlaczego? Takie są polskie drogi do kapitalizmu. Znaczy, jakie drogi? Drogi węgiel, drogi gaz, drogi prąd. Ale spokojnie, proszę państwa. Od następnego miesiąca nasz zakład wprowadza nowe taryfy. Przecież możecie sobie to państwo zmienić. No. O, a ile wtedy będziemy płacić? A, proszę pani, to wszystko zależy według której taryfy. Bo jeśli w dni robocze weźmiecie sobie państwo G12E, Eco Premium dwustrefową, to wtedy na noc opłaca się G12W dwustrefowa, prawda? Czyli, potrzymajmy się w wypadku, czyli szczyt i pozaszczyt, prawda? No, a ona w ogóle to ma taki fajny podział na doby strefy szczytowej i pozaszczytowej. I wtedy powinniście wybrać G13 ze strefą pozaszczytową, bo nawet jeśli wam wypadnie w szczycie, to i tak łapiecie się na G12E. I wtedy już nie trzeba kombinować ze szczytami, tylko wziąć jak wszyscy G13, bez opcji soboty i niedzielę. Tak. Tylko wtedy w soboty i niedzielę wyłączać prąd. Tak. Bo jest 100% drożej, nie? No. No, ale to i tak wam się opłaca, bo w dni robocze można zaoszczędzić. I to jakieś 3%. Jest opcja. A mógłby pan powtórzyć? A nie, jasne. Jeśli w dni robocze weźmiecie sobie G12E Eco Premium. Stop! Wszystko zrozumiałam. Co zrozumiałaś? Że w soboty i w niedzielę będziemy musieli szczytować poza domem, bo jest 100% drożej. A ja właśnie, proszę pana, nic nie zrozumiałem. Nic. Spokojnie, szefie. Ja wytłumaczę, bo to są prości, inteligenci i z nimi trzeba prosto. Szefie, tu ma pan wszystko napisane. Wszystko to wynika, te opłaty z paragrafu 9, ustęp któryś tam. O no. Matka, co to znowu jest? No G12, G32B. Stop. Anika, ty, pan nam to zostawi i ty sobie potem tam to doczytasz w którymś to tam, którymś ustępie. No. W naszym ustępie to akurat nic nie przeczytam, bo tam też te swoje cholerne żarówki wkręciłeś. A ja się po ciemku lepiej skupiam. Dobra. Inaczej, proszę państwa. Państwo prądu używacie raczej w szczycie przedpołudniowym czy w szczycie popołudniowym? W szczycie? Nie, ja wytłumaczę, bo to prości, inteligenci, to prosto. Kierowniczko, czy urządzeń elektrycznych używa pani bardziej rano czy bardziej wieczorem, no? Bo ja wiem, rano. Chce mi pani powiedzieć, że w szczycie wieczornym nie używa pani urządzeń elektrycznych? Nie używam. Ale używasz. Używam? Ale on jest przecież na te akumulatorki, prawda? To nie. To jak nie jest na akumulatorki, to po co mi go codziennie ładujesz? Ale mi się nie, bo mi się przypomniała teraz, szefie, historia tego brata Irka Bugańskiego z Wysokich Napięć. A czekaj, a to ten, co z miłości umarł, nie? No. Z miłości? No, prąd go popieścił. No to co z tym Irkiem? Nie, z bratem Irka. No. Wrócił wcześniej do domu kiedyś, nie? A żona miała na stole wibrator. I on tak patrzy i mówi tak, ty, co to jest? A ona mu na to, nie twój interes. Akurat ja się nie mam czym wstydzić. No. U nas chłopaki na zakładzie mówią, że każdy elektryk swój kabelek chwali. No, a jeszcze w ogóle mówią, że ptaszek u faceta to jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości samochodu. I to by się nawet zgadzało, wie pan? Bo mąż zwykle autobusem jeździ. Autobusem.
Przepraszam bardzo, chwileczkę. Chwileczkę, panowie, wróćmy do naszych prawdziwych interesów. Prawdziwych? Przepraszam, chwileczkę, ja nie wiem, kiedy żona ma nocny szczyt, proszę, kiedy ma B52, kiedy F16. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy panowie nie macie jakichś tabel dla normalnych ludzi, normalnych tabel. To jest taka taryfka dla debili, daj pan sobie to. No. Wypraszam sobie debila. A nie krzycz na pana, przecież dzwoniłeś, tak? Proszę bardzo. No i niech pan zauważy, że tam już wszystkie taryfy mają swoją opisową nazwę. Tak, żeby od razu klient wiedział, o co chodzi. No. A, przecież w ogóle teraz mamy promocję na taryfę rachunek na każdą kieszeń. I tam w ogóle rachunki są o 50% mniejsze. Tak, i w ogóle to jest dla pana taryfa. Tam jest zarąbista ta opłata przesyłowa. No. A ile wynosi? 3,5 tysiąca. Zarąbista, nie? Zarąbista. Panie, ale to w takim razie dlaczego się to nazywa rachunek na każdą kieszeń? No bo mówi kolega, 50% mniejsze rachunki, to się panu do każdej kieszeni zmieszczą, nie? Panie, puknij się pan, ja nie mam żadnego interesu, żeby oszczędzać wasz papier. Ja bym chciał po prostu oszczędzać swoje pieniądze, ciężko zarobione. Znaczy, a o co panu chodzi? No ja bym chciał pana płacić za tyle, za ile zużyję, prawda? Czyli pan chce płacić za energię według faktycznego zużycia. No, szło i doszło. Żyrafa polskiej energetyki. A czemu żyrafa? Dzisiaj kopniesz w dupę, to do głowy za 2 lata doleci. No. Panie. Szefie, idziemy. Honor polskiego energetyka został naruszony. Ale wychodzimy. I jutro plomby zmieniam. I do widzenia. Popamiętacie na zobaczenie. Ale panowie, a co z naszą żyrafą? Znaczy taryfą. Co? Pan Władek przyniesie państwu jutro umowę. Tak, ale proszę pana, myśmy nie wybrali jeszcze taryfy. Nie? Ale wtedy mówił pan, że pan chce według faktycznego zużycia, tak, prawda? No. Ale jest taka taryfa? Oczywiście, że jest. Taka dla najuboższych. Tak. I ona się nazywa, ta taryfa, świecę i nie płacę. No. Co, naprawdę za prąd nic się nie płaci? Nic. Za prąd nic. Płaci się tylko za zużyte świece.